Cisza na planie, kamera, akcja. Nazywam się Quinton, imię mam Janina. A zamieszkałam w Goryciskach. Dobrze. Co pani pamięta z dzieciństwa? Co pamiętam z dzieciństwa? Tak. No, pamiętam jeszcze w czasie wojny. Byłam taka malutka, no ja wiem, może miałam te 4 latka. Jak mama wyszła po wodę do studni, no i widziała, jak Niemcy zajmali krowy z sąsiedniej wioski. Ale przyszła do domu, postawiła nam ławkę przy oknie, wychuchała dziurkę taką dużą w szybie, bo był mróz, bo to było zimą, żebyśmy zobaczyli, my dzieci, ja z bratem młodszym i starsze rodzeństwo jeszcze było. Stanęliśmy na tej ławce i takśmy patrzyli, jak te Niemcy zajmali. Szeroko drogą było tam, no może było z 50 sztuk tych krów. I szli dwóch Niemcy z jednej strony i z drugiej strony na przodzie z karabinami wystawionymi, a dwóch znowu z tyłu, obok tych krów tak szli, jak te krowy zajmane były drogą. A czwarty jeszcze był jeden z taką pałą, poganiał te krowy. O to tyle pamiętam swojego dzieciństwa z małych lat, w czasie wojny. No, pamiętam jeszcze, jak żeśmy u stryja naszego tam ze wsi poprzychodziły gospodarze i w oborze siedziały, to jak samolot nadjeżdżał, to drzwi zamykali. Jak ten samolot przejechał dalej, tośmy tak wyglądali, a nas dzieci, to 4 takie dziewczynki do becki nas wsadzili, żebyśmy tego nie widzieli, żeby samolot tego nie widział. To tyle z dzieciństwa pamiętam, to były ciężkie czasy, to nie tak było jak dzisiaj, że jeździcie na rowerkach, hulajnogach, zabawki macie, a w naszym dzieciństwie, w moim dzieciństwie tego nie było. Trzeba było ciężko pracować. Bieda była. Przyszło lato, to do lasu na jagody chodziliśmy ze starszymi osobami. Do lasu na grzyby się chodziło. Kto dużo grzybów się nazbierał, suszył, to miał zimę wygody, bo się pierogi robiło. Nawet się i kotleciki smażyło z grzybów. Bardzo smaczne są. Po dziś dzień jeszcze szykujemy takie jedzenie. Jak przyjdzie post, to tylko z grzybami się gotowały. Zupy jakieś, barszcz. Mama to miała grzybów nasuszone. Rozmaitych przypraw się suszyło. To w ogródku się sieje, to się wszystko suszyło. I do zupy się dodawało natkę z pietruszki, koperek. Taką włoszczyznę, to wszystko było swoje, nie kupowało się. Przeważnie takie rzeczy nie gotowało się, to jak dzisiaj to schabowe, gąbki się robi, a dawniej tego nie było. Wyjątek kiedy, jak było uroczyste święto, to się dawało, takie jedzenie na stole się stawiało. Jedzenie to nie było tak, że dzieciaki wszyscy sadali, przy stole siadali. Ławka była długa, taka postawiona i każdy miał swoje miseczkę, tę miseczkę barszczu nalali mamie. No i duża była miska taka, ziemniaków nałożyli na tą miskę i każdy sobie jadł. Takie były ciężkie czasy.